Szanowni Państwo, kolejny wykład dotyczący filozofii chrześcijańskiej będzie dotyczył kolejnej poważnej. Kontrowersji, jaka w łonie chrześcijaństwa powstała, mianowicie była to kontrowersja dotycząca struktury Chrystusa. Jak to jest, że Chrystus jest jednocześnie Bogiem i Człowiekiem? Jak to się stało? Że Chrystus stał się Człowiekiem? Jaka jest relacja bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie? Proszę Państwa, omówię te spory chrystologiczne. Obydwa sobory, na których one zostały jakoś tam ostatecznie zdefiniowane, i przedstawię Państwu, no, można powiedzieć, wynik ustaleń tych soborów, czyli pewną ortodoksję chrystologiczną i te, i te problemy trynitalne i chrystologiczne spróbujemy sobie podsumować na końcu. Proszę Państwa. Można powiedzieć, że te spory trinitarne i chrystologiczne zaz zazębiają się w osobie Apolinarego z Laodycei. Otóż ten y, y, pisarz, biskup, był w okresie sporów aliańskich zdecydowanym takim y, radykalnym zwolennikiem formuły ortodoksyjnej. Czyli tej formuły świętego Atanazego. I wobec tego pisząc o Chrystusie, tak mocno akcentował boskość Chrystusa, że pomniejszył w nim element ludzki. I użył takiej formuły, że jedna jest natura słowa, które się wcieliło. Czyli no, y, wynikałoby z tego, że po prostu to wcielenie się czy połączenie się człowieczeństwa i bóstwa w Chrystusie spowodowało powstanie czegoś trzeciego, czegoś, no, po prostu zlało się w pewną no, trzecią naturę, można powiedzieć, ale według Apolinarego. Tam dominuje boskość, tam właściwie człowiek rozpłynął się w Bogu, w Chrystusie. Proszę Państwa, po linii takiego rozumowania poszła tendencja, którą nazywa się Nestorianizmem, od, od imienia Nestoriusza, który no, był bardzo ważnym człowiekiem, patriarchum Konstantynopola, więc jak zaczął głosić te poglądy, no to, no to po prostu stały się one problemem. Mianowicie mówi tak. W Chrystusie obecne są dwie natury i dwie osoby. Czyli po prostu to jest właściwie pewna wspólnota. Chrystus to jest wspólnota dwóch osób. Osoby człowieka i, i osoby Boga. Co więcej, Nestoriusz mówi tak, to zjednoczenie ma charakter moralny i psychologiczny, no to znaczy te dwie osoby są, no robią to samo, mają te same, nazwijmy to, poglądy, także te, to zjednoczenie jest, no, psychologiczne, nazwijmy to, czyli, czyli no, te osoby odnoszą się do siebie pozytywnie, kochają się, ale po prostu, no, jest to takie połączenie, no jest to pewien związek. Nie jest to na pewno nie można przypisać Jezusowi Chrystusowi jedności. Oczywiście mówi tak, w Jezusie Chrystusie jest cały człowiek i cały Bóg. Ale tak jak Powiedziałem, towarzyszą sobie, one się nie mieszają, one się nie łączą. Nie możemy powiedzieć, że to jest jakaś jedność bytowa, że to jest, no, chciałoby się powiedzieć, jakaś jednostka Jezus Chrystus. Nie. To jest po prostu wspólnota Boga i człowieka. W związku z tym inne są. To, to oczywiście akcent na działaniach będzie trochę późniejszy, ale tutaj jest taki wniosek. Inne są działania Boga, inne są działania człowieka. I pierwsza sprawa. Maryja urodziła człowieka, Jezusa, człowieka Jezusa Chrystusa. W związku z tym, no, przesadą nie można o niej powiedzieć, że urodziła Boga. Bóg, druga osoba boska, został, no, jest rodzony przez Ojca. Natomiast w czasie został zrodzony no, Chrystus, człowiek, który, który połączył się z drugą osobą boską. W związku z tym, o Malii można powiedzieć, że jest matką Jezusa, Chrystotokos. Natomiast no, nie można mówić, że jest matką Boga, Theotokos. Proszę zobaczyć. I to zresztą ta problematyka mariologiczna będzie się ściśle tutaj, no i zresztą dogmatycznie bardzo poprawnie wiązała z chrystologią. Takie są, takie są poglądy Nestoriusza, ten tutaj rysunek może nie za bardzo mi wyszedł, ale chodzi o to, że no, w najlepszym wypadku człowiek. Człowiek Jezus Chrystus jest pewnym no, wehikułem drugiej osoby boskiej. Natomiast no, y, jakimś. No, no tak, to, to słowo wehikuł jest dobry. Zwłaszcza, że Nestoriusz mówi y, także y, y, wszystkie te rzeczy cielesne, czyli zarówno narodzenie, ale także męka. Powinna być przypisywana człowiekowi, człowiekowi w Jezusie Chrystusie, czyli naturze ludzkiej Jezusa Chrystusa, a nie naturze boskiej. Proszę Państwa, dochodzi tutaj nowe pojęcie pojęcie natury. Bo, że Chrystus ma naturę boską i ludzką. Więc kolejne pojęcie po grecku Fizis, oprócz tych, które już znamy, prozopon. Ale znów osoba, prozopon, już to rozumienie osoby jest tutaj jakoś, no nie wiem, ustalone i utrwalone. Ale Nestoriusz mówi, że Chrystus są dwie osoby, nie dwie natury, dwie osoby. Stary termin hipostaza. No i, i termin, który już znamy uzija, czyli istota lub substancja. Więc proszę zobaczyć, ta terminologia filozoficzna, czy ściśle nawet filozoficzna wchodzi do teologii, wchodzi do tych określeń określeń w tym wypadku struktury Chrystusa. Proszę Państwa, pierwszy Sobór, jako, jaki zwołano w tej sprawie, te Sobory to jest z kolei V wiek po Chrystusie. Pierwszy Sobór to jest Sobór Efeski w 431. Na tym Soborze taką dominującą postacią był Cyryl Aleksandryjski i jak gdyby po jego myśli szły ustalenia, czy tam orzeczenia, tak się mówi, orzeczenia tego Soboru, czyli że Jeden jest Chrystus. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Maryja jest matką Boga. Proszę Państwa, na tym czy te orzeczenia sformułowano na podstawie takiej, takiego pisma świętego Cyryla, które określało bardzo precyzyjnie, Relacje Boga i człowieka w Chrystusie, to pismo nazywa się czy, czy ponieważ no, było takim, takim orzeczeniem dogmatycznym, w związku z tym kończyło się formułą Anatema Sit, czy, i to pismo na, tytułowane jest, czy nazywa się Anatematyzmy Cyryla Aleksandryjskiego. Ja Państwu te anatematyzmy przeczytam. Są one następujące. Jeśli ktoś nie wyznaje, że Emmanuel, synonim Chrystusa, jest prawdziwym Bogiem, i dlatego Święta Dziewica jest Boga Rodzicą, zrodziła bowiem cieleśnie słowo będące z Boga, które stało się ciałem, a na niech będzie wyklęty. Proszę Państwa, dzisiaj jak się to tłumaczy, to nie używa się tego określenia. Niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Drugi. Jeśli ktoś nie wyznaje, że słowo z Boga Ojca zjednoczyło się hipostatycznie z ciałem i jest jeden Chrystus z własnym ciałem i oczywiście ten sam, będąc Bogiem i zarazem człowiekiem, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś rozróżnia, w jednym Chrystusie po zjednoczeniu hipostazy, subsystencje, wiążąc je jedynie z połączeniem godności, autorytetu czy mocy, a nie raczej więzią zjednoczenia pod względem natur, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś dzieli pomiędzy dwie osoby czy hipostazy. hipostazy. Wyrażenia zawarte w pismach ewangelicznych i apostolskich na temat Chrystusa i wypowiedziane o nim, bądź przez tychże świętych pisarzy, bądź przez niego o sobie samym. Jedne przypisując człowiekowi w przekonaniu, że jest on czymś różnym od Słowa Bożego, inne zaś godne Boga wyłącznie słowu z Boga Ojca, niech będzie wyklęty. I jeśli ktoś odważa się mówić, że Chrystus jest człowiekiem niosącym w sobie Boga, a nie prawdziwym Bogiem jako jedyny syn z natury, zgodnie z tym, że Słowo stało się ciałem i podobnie jak my uczestniczyło w ciele i krwi, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś mówi, że słowo z Boga Ojca jest Bogiem i Panem Chrystusa, a nie wyznaje raczej, że ten sam jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, ponieważ zgodnie z pismem Słowo stało się ciałem, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś mówi, że Jezus jako człowiek działał z mocy Słowa Bożego i był otoczony chwałą jednorodzone, jednorodzonego, jakby był kimś Innym istniejącym poza Nim niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś odważa się mówić, że przyjęty przez słowo człowiek ma być współczony i współwielbiony z Bogiem Słowem, i mieć wspólną nazwę Boga jako ktoś z kimś innym, tak bowiem należy rozumieć dodaną sylabę współ, a nie oddaje czci Emanuelowi i nie wychwala go jednym uwielbieniem zgodnie ze słowami. Słowo stało się ciałem, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś mówi, że jedyny Pan Jezus Chrystus został otoczony chwałą przez Ducha Świętego, i jak gdyby On używał obcej mocy, która posługiwała się mocą Ducha Świętego, i jak gdyby od Niego otrzymał władzę nad duchami nieczystymi oraz moc dokonywania wśród ludzi znaków bożych, i że to nie był jego własny duch, mocą którego dokonał znaków bożych, niech będzie wyklęty. Pismo, Święte, Pismo Boże mówi, że Chrystus stał się alcykapłanem i apostołem naszej wiary. Ofiarował siebie samego za nas Bogu i Ojcu na wolną wdzięczność. Jeśli więc ktoś twierdzi, że nasz arcykapłan i nasz apostoł nie był tym samym słowem z Boga, kiedy słowo stało się ciałem i człowiekiem na nasze podobieństwo, lecz że inny człowiek narodził się z niewiasty, a nie on, oraz jeśli ktoś mówi, że on złożył ofiarę również za samego siebie, a nie raczej jedynie za nas, gdyż nie potrzebował ofiary ten, który nie znał grzechu, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś nie wyznaje, że ciało Pana jest ciałem dającym życie i własnym ciałem samego Słowa z Boga Ojca, ale ciałem kogoś innego niż on, jakby złączonym ze Słowem godnością, albo mówi, że jest ono jedynie jakby Bożym mieszkaniem, a nie raczej jak powiedzieliśmy, ciałem dającym życie, ponieważ stało się ono ciałem własnym, Słowa mo mogącego wszystko ożywiać, niech będzie wyklęty. Jeśli ktoś nie wyznaje, że słowo Boże cierpiało w ciele, w ciele zostało ukrzyżowane oraz w ciele doznało śmierci, stając się pierworodnym z umarłych, ponieważ jako Bóg jest życiem i ożywicielem, niech będzie wyklęty. Tak jak Państwu powiedziałem, Sobór Efeski poszedł po linii tych orzeczeń. zastosowano słowo zjednoczenie i to słowo zjednoczenie, chodzi o zjednoczenie dwóch natur w Chrystusie, natury boskiej i natury ludzkiej, no zostało uściślone, że jest to zjednoczenie, ale bez zmieszania, czyli człowiek i Bóg są czymś jednym, czymś zjednoczonym w osobie Jezusa Chrystusa, ale nie tak, że powstaje coś trzeciego, że jest że, że jest to po prostu zmieszane i, i, i po prostu. Nie ma zachowanych różnic tych dwóch natur. Powstaje jak gdyby trzecia, trzecia natura. Proszę państwa, no. Symbolicznie można by, by tak to przedstawić w strukturę Chrystusa, że jest to syn Boży, czyli osoba, hipostaza lub subzystencja, który oczywiście no, subzystuje, jak się to później mówi, czy jest osobą boską, czy subzystuje w naturze boskiej. Jest osobą boską, i do tej osoby, nawet jak się precyzyjnie mówi, do jedności osoby boskiej, przyjmuje naturę ludzką, przyjmuje człowieka. I właściwie takie, takie jest no ortodoksyjne rozumienie struktury Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, po uchwałach tego, tego soboru. So, właściwie powstają takie, no, nazwijmy to próby obejścia tych uchwał, mianowicie pod ogólną nazwą monofizytyzmu. Wprawdzie to się pojawiało w anatematyzmach Cyryla, ale Eutyches, który także był bardzo ważną osobą kościelną w Konstantynopolu, zaczął mówić, że Właśnie to połączenie czy zjednoczenie, zjednoczenie na w Chrystusie, już trzymano się tego terminu soborowego, zjednoczenie, to zjednoczenie na w Chrystusie do, doprowadziło do powstania trzeciej natury natury bosko-ludzkiej. Stąd no, monofizytyzm jedna, jedna owa natura, jedna fizis. I w związku z tym Eutyches mówi tak. Wyznaje, że Pan nasz stał się z dwóch natur przed zjednoczeniem, lecz po zjednoczeniu wyznaje jedną naturę. Bo natura ludzka rozpłynęła się w naturze boskiej jak kropla słodkiej wody rozpływa się w morzu. I wobec tego. no. Ciało Chrystusa to nie jest normalne ciało ludzkie, to nie jest takie ciało jak nasz, nasze. No, chciałbym się powiedzieć, uległo jakiemuś no, przebóstwieniu, czemuś takiemu. Czyli można by to symbolicznie tak wyrazić, że, że po prostu z połączenia tych dwóch natur powstaje właśnie coś trzeciego. I proszę Państwa, na te poglądy reaguje Soból Halcedoński. Czyli drugi soból zwołany w V wieku, w połowie V wieku, w tej samej sprawie. I ten soból no, podtrzymuje twierdzenia efeskie, utrzymuje to słowo zjednoczenie i próbuje je doprecyzować. Mianowicie, orzeczono. Że jeden i ten sam Chrystus Pan, syn jednorodzony, ma być uznany w dwóch naturach. I dalej, dalej następują określenia negatywne. Bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału i bez rozłączenia. Y no i potępiono monofizytyzm. Nigdy nie została usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie. Lecz właściwości każdej z nich są zachowane i zjednoczone w jednej osobie, w jednym współistnieniu. Proszę Państwa, istota tego orzeczenia jest właśnie to, chciałoby się powiedzieć, negatywne doprecyzowanie słowa Unii, słowa zjednoczenie. Że owo zjednoczenie jest inconfuse, czyli bez pomieszania, czyli no nie ma tak, że że po prostu te natury w Chrystusie się tak wymieszały, że powstało coś trzeciego. Immutabiliter to znaczy też jest bez zamiany, czyli no, nie, nie jest w taki sposób, że po prostu natura boska zdominowała człowieka, że ten człowiek jest, jest no, już, no, już nie, no, jest innym człowiekiem, nie jest takim samym jak my. Bez podziału. Tu jest akcent, że owo zjednoczenie no, jednak nie jest w taki sposób, że, hmm, że natury. W Chrystusie no, są, y, są oczywiście osobno, ale y, y, są po prostu jak gdyby rozdzielone, że jest to, y, no może nie tak mocno, że te, że te natury, y, no, ich nie dotyczy jedność osoby Chrystusa. Bo ostatnie to w taki sposób na, yy, należy rozumieć ten podział. i wtedy, yy, i wtedy podział, yy, podział jak gdyby funkcji, że to, jeśli tak można powiedzieć, to robi natura boska, czy Bóg w Chrystusie to robi człowiek, to oznacza, to by oznaczało yy, ten podział. No to nie ma takiego podziału. Natomiast natomiast ostatnia bez rozłączenia no to jest reakcja na, na to, o czym mówiłem na początku, że są to właściwie dwie osoby, że, że natury w Chrystusie to więcej niż natury. To są osoby, i Chrystus jest wspólnotą tych dwóch osób. No to, to tutaj y, owo zjednoczenie także nie miało takiej postaci. I to, y, proszę Państwa, y, Łatwo zapamiętać jest te określenia negatywne, bo te pierwsze litery polskich słów bez pomieszania, zamiany, podziału i rozłączenia dają znany skądinąd skrót PZPR, więc jest to, jest to łatwe do zapamiętania. Proszę Państwa. Dogmat chrystologiczny, jaki ostatecznie sformułowano, można przedstawić w następujący sposób, że ogłoszono Unię Hipostatyczną, co znaczy, że w jednej osobie zjednoczone są dwie natury. Czyli to jest orzeczenie przeciwko monofizytyzmowi, że, 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 te, że te po prostu te natury stają się jedną naturą. Nie, one są nadal dwie w taki sposób zjednoczone. Druga sprawa, no Chrystus po wcieleniu i, i, i Jezus Chrystus jest Synem Bożym z natury, no a nie, a nie jakoś przybrania, nie jest nie jest to człowiek, który został przez Boga przyjęty, czy, czy po prostu adoptowany, bo też takie były y, teorie. Jest prawdziwym Bogiem. Czyli nie tak jak chcieli alianie, jest takim, y, takim po prostu, y, czy, czy w całej tej tendencji subordynacjonistycznej, że jest takim y, Bogiem pogorszonym. Y, no i y, jest doskonałym człowiekiem. Doskonałym człowiekiem w tym sensie, pełnym człowiekiem, takim jak my, podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Proszę Państwa, wobec tego można by tak no schematycznie, pewnie zawsze nieudolnie, tę teologię trynitalno-chrystologiczną przedstawić w taki sposób, że Bóg jedności Boga, substancji Boga, czy owej uzji Boga, no, czy tej jedności Boga, dotyczy właśnie substancja. Bóg jest jeden w swojej boskiej substancji i w tej boskiej substancji, jak się precyzyjnie mówią, subzystują, czy, czy są trzy osoby, trzy hipostazy, jakby, jakby powiedzieli Grecy, no, nie używający terminu osoba. Trzy hipostazy wewnątrz tej jednej substancji Boga: Ojciec, Syn i Duch Święty. Natomiast Syn, no, będąc Bogiem, Będąc no, osobą y, subzystującą w naturze boskiej, w czasie, w momencie pewnym, przyjął do jedności osoby naturę ludzką, przyjął człowieka, stał się człowiekiem. I od tej pory jest. Jednocześnie Bogiem i człowiekiem, i, i, i jak gdyby no, dopasowuje w sobie, jakby tak można powiedzieć, no, wielkość, nieskończoność Boga do naszych ludzkich wymiarów, i dlatego, jak późniejsza teologia mówi, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, te sformułowania były możliwe dzięki Precyzyjnej terminologii filozoficznej. Y, powtórzmy te terminy filozoficzne, jakie padały. Natura. Osoba, hipostaza, i substancja, uzja hipostazis, prozopon fizis. Y, ta terminologia no, była wystarczająca i wystarcza do dziś no, do precyzyjnego, jak państwo widzą, Opisania. Opisania, wyjaśnienia, no bo przecież nie udowodnienia troistości osób i dwóch na w Chrystusie to są prawdy objawione, ale pewnego wyjaśnienia, pewnego, no, jakby fenomenologowie powiedzieli, unaocznienia nam, jak, jak to może wyglądać, czy jak to można zrozumieć. Dziękuję bardzo za uwagę. I zapraszam na kolejny wykład, który będzie już dotyczył patrologii łacińskiej, no a przede wszystkim yy, świętego Augustyna. Dziękuję bardzo.